Szczęść Boże, coś wam powiem. Czy godzina to długo? Pewnie zależy od kontekstu. W pracy to wieczność, w trakcie zabawy to tylko chwila. Msza, która trwa godzinę, wydaje się nie mieć końca, kiedy granie na konsoli nawet dobrze się nie rozpocznie. Apostołowie nie mogli wytrwać jednej godziny na modlitwie, ale mogli całą noc spędzić w łodzi i nic nie złapać. Jezus nie męczy się nami, ale ludziom się wydaje być nudny. Bo nie jest zabawiaczem, ale zbawicielem. I więcej uwagi dzisiaj poświęca się zabawie niż zbawieniu. A przecież niczego nie możemy być pewni. Tego, czy rano wstaniemy, tego, czy nasze życie nie rozsypie się w mak, tego, że stracimy dach nad głową. Tak samo nie możemy być pewni, że nasze uczynki wystarczą do zbawienia, czy też ich będzie za mało. A jak się okaże, że po śmierci jedynym warunkiem wejścia do chwały będzie nasza wytrwałość i wiara? Wiara taka prawdziwa, a nie deklarowana na papierze. Wiara, która została okupiona wieloma wyrzeczeniami, wieloma upadkami i siniakami. Wiara, która niejednokrotnie wisiała na włosku, ale coś w nas mówiło: wytrwaj. Bo kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Jezus wzywa do czuwania swoich uczniów, w tym nas, bo bycie czuwającym pozwala uchronić nas przed pokusą. Tych pokus mamy mnóstwo. Na każdym kroku jesteśmy poddawani próbie, a większość z nich przychodzi niespodziewanie. I duch w nas jest ochoczy, ale ciało słabe. Nie zawsze te dwie sfery naszego życia, cielesna i duchowa, są ze sobą zgodne. Mamy zamiar czynić dobro, a wychodzi jak zwykle. Takie sytuacje nas przytłaczają. Co wtedy zrobić? Jak się pozbierać? Czego uczy nas Jezus? Tego, że modlitwa wymaga szczerości. Jezus, będąc człowiekiem modlitwy, otwiera swoje serce na Ojca, a przez to ma siłę do przyjęcia Jego woli. Ojcze mój, jeśli nie może ominąć mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie Twoja wola. Stając przed trudnością, my bardziej martwimy się, jak ją ugryźć, albo lamentujemy, że już wszystko stracone. Wchodząc w modlitwę autentyczną, w relację z Bogiem, zyskujemy moc do podążania za wolą Boga, nawet gdy zadanie wydaje się przekraczać nasze siły. Umieć ofiarować swój czas i swoje ciało, i swoje siły i chęci Panu Bogu, wychodzimy naprzeciw naszym trudnościom z nową siłą. Bo siła ta bierze się z miłości, a miłość wynika z wolności. Jezus mówi: czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Pokusie tego świata, który neguje prawdziwą miłość i spalanie się dla innych. Jezus wiedział, że różne słabości będą spadać na człowieka i one będą w stanie omotać człowieka tak, że nie będzie wiedział, co ze sobą zrobić. Przecież dopada nas zmęczenie, znużenie, apatia, lenistwo. Źli doradcy podpowiadają nam, że nic nie ma sensu. Przecież im więcej sprzeciwu pojawia się z zewnątrz, tym więcej jest w nas pewności, że czynimy coś dobrego. Każdy z nas jest wezwany, by z odwagą kroczyć w świat, by z podniesioną głową, głosząc Boga i Jego miłość na ziemi, tę ziemię zmieniać. Zaczynając od swoich małych ojczyzn, od swojego podwórka, a później iść dalej i dalej. Bylebyśmy tylko nie przespali tego, co istotne. Godzina to nie wieczność. Porozmawiaj z Bogiem Ojcem o tym, co masz teraz w swoim sercu. Wsłuchaj się również w bicie Jego serca. Z Panem Bogiem.